Drodzy, gdy Słowo Boże czytamy, a to jakby na ironię, że niektórzy mówią tylko Nowy Testament. Tylko Nowy Testament, bo stary to już jest stary. Inna droga do Boga była w Starym Testamencie, inna jest teraz. A świat chrześcijański jest bardziej podzielony, aniżeli jakakolwiek inna religia na świecie. Najbardziej podzielony. Najprzeróżniejsze wizje, najprzeróżniejsze hasła płyną z różnych społeczności, różne zrozumienie. Ale czy jest to możliwe, żeby w perspektywie Boga mogło być wiele różnych zrozumień tej samej prawdy? No nie. Prawda jest tylko jedna. Wszystko, co mija się z tą prawdą, jest kłamstwem. A do jeziora ognistego będą wrzuceni oprócz wielu, wielu innych, także ci, którzy miłują kłamstwo. Drodzy, pierwszy wiek naszej ery to jest czas, gdy w naszej wyobraźni Kościół był prawie że doskonały. Że było tylko dobrze, byli co prawda prześladowani. Ostatnie prześladowanie przez Dioklecjana to w zasadzie trochę później, trzeci, czwarty wiek. Ale na tym się skończyło i później Kościół przeżywał wielką euforię. Ale te pierwsze 100 lat, jak czytamy listy do 7 zborów, no to list do tego pierwszego zboru Efezjan to same superlatywy. Same superlatywy. Nie ma nagany, nie ma określeń, które by wskazywały, że ten Kościół jest niedoskonały. Ale drodzy, do tego Kościoła, bo tu nie chodzi o to, że w Efezie był inny zbór, chociaż w zasadzie one między sobą się różniły, Korynt, Efes, Galacjan i inne zbory, Tesalonica. Ale generalnie Kościół jako taki, Kościół chrześcijański rzeczywiście miał tą miłość swojego Zbawiciela bardzo na uwadze, Jezusa Chrystusa. Oczekiwali przecież powtórnego Jego powrotu i ciągle żyli tymi słowami: ja do was i po was wrócę. Ja was nie pozostawię w osamotnieniu. Nawet gdy mnie nie będzie, to ja poślę Ducha Świętego, który będzie kontynuował moją misję. I tak poprzez Ducha Świętego Jezus Chrystus jest obecny w historii całego Kościoła. Chciałbym jeszcze raz, byśmy zwrócili uwagę, drodzy, na tekst, który Artur był uprzejmy przeczytać, starszy zboru, 1 Korynt, 6 rozdział. I proszę zauważcie i skupmy się na jego treści. Albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. No i wymienia cały szereg różnych spraw, które czynią, że Bóg zaakceptować takich postaw, takich zachowań, takiego zboru Kościoła nie chce, nie życzy sobie. No mówi o wszetecznikach, bałwochwalcach, cudzołożnikach, rozpustnikach i tak dalej, i tak dalej. A więc mówi, że w Kościele w Koryncie, a można przypuszczać, że w niektórych zborach Kościoła chrześcijańskiego też pokazywały się takie rzeczy, że w końcu apostoł Paweł i Piotr i Jan, pisząc swoje listy pasterskie, starali się odwrócić ten trend, ażeby to, co złe, było eliminowane. I w 11 wierszu mówi: a takimi niektórzy z was byli. Czas przeszły. To znaczy byli takimi.
ale teraz już nie powinni takimi być. Dlaczego? Bo poznali tego, który jest doskonałym wzorem dla każdego. A więc takimi niektórzy z was byli, aleście omyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Wymienia elementy, o których chciałbym dzisiaj, drodzy, nieco porozmawiać z wami. Usprawiedliwieni jesteście i to usprawiedliwienie powinno wpłynąć na wasze postawy, które prezentujecie wśród pogan. Dalej, jeśli jesteście usprawiedliwieni, to także uświęceni. A jeśli jesteście usprawiedliwieni i uświęceni, też i zbawieni jesteście i zbawieni będziecie. Drodzy, oczywiście, że można rozbudować te trzy elementy bardzo szeroko, ale chciałbym zmieścić się chociaż w przybliżeniu z czasem. Zaczyna od przebaczenia. Kto potrzebuje przebaczenia? Przepraszam, usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia. No kto potrzebuje usprawiedliwienia? Ten, który wszedł w kolizję z jakimiś zasadami. Jakżeś nie poszedł do pracy, no to trzeba przedstawić od lekarza zaświadczenie, że nie mogłeś iść do tej pracy. To jest usprawiedliwienie. Jak dziecko nie poszło do szkoły, to rodzic pisze usprawiedliwienie i jest usprawiedliwienie. To ten fakt, że nie był obecny w pracy, czy też nie był obecny w szkole, jest jak gdyby anulowany, nie brany pod uwagę jego konsekwencje, bo został usprawiedliwiony. A jak może być chrześcijanin usprawiedliwiony? Bo tutaj ten pracownik i uczeń czy student to jest w zasadzie prosta sprawa. Ale jak może być usprawiedliwiony, w jaki sposób, jak to się dzieje, człowiek, który no tutaj z tego listu do Koryntian należał do grupy no łamiący zasady Boże. Jak może być usprawiedliwiony? Jeśli tam lekarz musiał napisać usprawiedliwienie, musiał rodzic napisać usprawiedliwienie. Czy nam ktoś usprawiedliwienie wypisze, jeśli jesteśmy złymi ludźmi i wydajemy złe świadectwo? Kto nam wypisze usprawiedliwienie? Kto uczyni nas usprawiedliwionymi? Drodzy, paleta naszych doświadczeń, zarówno dobrych, jak i złych, jest olbrzymia. Jezus Chrystus wziął na siebie tą kwestię, że On nas usprawiedliwia. A dlaczego usprawiedliwia? Dlaczego Jezus Chrystus usprawiedliwia? Czy zdarzyło się, żeby prezydent ułaskawił kogoś, kto o to nie prosił? Nie. Pierwsza zasada jest, jeśli chcemy ułaskawienia od prezydenta, a ktoś jest w więzieniu, że trzeba na ten temat podjąć działania. A więc jak praktycznie w życiu chrześcijańskim się to może dziać? Drodzy, my nie możemy sami przed sobą, ani przed nikim innym, ani tym bardziej przed Bogiem, ukrywać słabości i grzechów naszych, jeśli wiemy, że one są. A ja już wiele razy słyszałem, a być może, że i sam używałem tego argumentu, że wielu ludzi, a też i chrześcijan, jest jeszcze gorszych niż ja. Czy to jest usprawiedliwienie? Nie. To nie jest podstawa do jakiegokolwiek usprawiedliwienia, że akurat nie należysz do grupy najgorszych. Ale co stanowi podstawę do usprawiedliwienia? Gdy przychodzimy do naszego Pana, gdy widzimy, że źle się dzieje i prosimy: Panie Jezu, daj mi siły, żebym zmienił się. No Pan Jezus nie przyjdzie i nie dokona tego,
ale Duch Święty w Jego imieniu przyjdzie i rozpocznie działanie na umysł, na uczucia, na słowa. I człowiek zaczyna się zmienić. Przebacz mi w imieniu Twojej ofiary, którą złożyłeś na mnie. Zmień mnie. My musimy rozmawiać z Panem na temat naszych doświadczeń, na temat naszych problemów. A czy może być usprawiedliwieniem to, o Panie Boże, ze mną to jeszcze nie tak źle. Zajmij się tym, tym bratem, tą siostrą. Widzisz, ile zła się dzieje w Kościele? Ten kaznodzieja to, a ten kaznodzieja to, a ten brat to, a ta siostra to, a jeszcze wszyscy inni gorsi ode mnie. Czy to jest usprawiedliwienie? Nie. Wejrzyjcie w siebie, mówi Słowo Boże. I chociaż najzdradliwsze jest serce człowieka, to my w tym naszym sercu musimy rozważyć, drodzy, ażeby utrzymać relacje z tym, który może nas usprawiedliwić. A dlaczego On jest tak bardzo chętny? Dlatego, że wszystko, co jest dobre, płynie od tronu Bożego. A to, że jesteśmy upadłymi, słabymi, to dlatego, że anioł, którego Bóg stworzył w niebie, zbuntował się i podjął absolutną walkę z wszystkim, co należy do Boga. A my również należymy do Boga. I On chce zniweczyć dzieła Boże. Drodzy, dlatego też z nieba przyszło zło na ziemię. Tak. I z nieba przyjdzie uwolnienie od zła. Na krzyżu Golgoty dokonało się to kluczowe wydarzenie. Jezus Chrystus oddał życie, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ale nie tylko sam fakt, ale On dalej kontynuuje swoje dzieło. On jest u Ojca swojego i gdy prawo Boże mówi, ten jest obmówcą, jest naśmiewcą, jest kłamcą, jest łobuzem i draniem. To Jezus Chrystus mówi, On niekiedy był takim, a teraz pracujemy z Duchem Świętym, ażeby Go zmienić. Ja za Niego umarłem, daj Mu życie. Drodzy, to usprawiedliwienie dotyczy tych, którzy siebie widzą w takim świetle, jakim rzeczywiście są. To nie dla tych, którzy się usprawiedliwiają, bo w nas nie ma żadnego usprawiedliwienia, w nas nie ma niczego, co by zrównoważyło inną naszą winę, ale z tym musimy przyjść do tego, który ma moc, dlatego, że oddał swoje życie. On za mój grzech umarł. I o tym ja chcę z Nim rozmawiać. Ja chcę Go za to przeprosić. I ja pragnę prosić, by w Jego imieniu Duch Święty zmieniał mnie. Żebym z egoisty stał się altruistą. Żebym ze złośnika stał się otwartym na potrzeby innych i radosnym człowiekiem. Bo drodzy, gdy Duch Święty wraz z Jezusem Chrystusem dokonają usprawiedliwienia, to człowiek przeżywa kolejne doświadczenie. Uświęcenie. Uświęcenie. To znaczy on nie męczy się z tym, że a dzisiaj nie będę mógł robić to, bo nie wolno. Albo to przykazanie mówi to, albo to tamto. I on nie męczy się w tej otoczce walki o zbawienie. Jemu przyjemność i radość sprawia być podobnym do swojego Pana. Przyjemność i radość. On cieszy się, gdy może spełniać prawo Boże. Od ostatniego do pierwszego przykazania, od pierwszego do ostatniego. Bo zakon mój jest we wnętrznościach moich, mówi Słowo Boże, i jest radością. Jest radością. Dlatego też jarzmo, które Bóg nałożył na nas i chce, byśmy je nosili, jakie jest? Wdzięczne i lekkie. Bo to jest spełnianie nie tylko woli Boga,
ale także woli mojej. Ja tak chcę, jak chce Bóg. A gdy przychodzi chwila upadku, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego i każdy gdzieś tam w swoim życiu potyka się o swoje własne nogi, to przychodzi i prosi: Panie Jezu, przepraszam, wybacz mi, chcę być Twoim. Dlatego też, drodzy, taka droga prowadzi do zbawienia. Poprzez Jezusa Chrystusa, dzieło Ducha Świętego. I apostoł Paweł tak właśnie mówi, Łukasz zapisał Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 wiersz, że nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. W żadnym imieniu. To znaczy w żadnej innej osobie. Zauważcie, jaka perfidia, że Słowo Boże mówi w żadnym innym, a są takie społeczności, które mówią, że cała paleta. Trudno sobie wyliczyć, ilu jest świętych, którzy działają na moją korzyść. Święty Józef, święty Józef. Już, żeby nie bluźnić, to nie będę wymieniał. Drodzy, taka paleta olbrzymia. Nawet złodzieje mają swojego świętego. Każda profesja, każda rzecz ma swojego, ale nie w oczach Bożych, ale w oczach ludzkich. W oczach Bożych jeden jest tylko. Jeden Jezus Chrystus. Dlatego, drodzy, gdy chcemy głosić przesłanie o misji Jezusa Chrystusa, musimy wokół o prawdziwe poselstwo, musimy to poselstwo w otoczce dzieła Jezusa Chrystusa przedstawić. I to jest jedyna droga. Jedyne drzwi w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnych innych. Chciałbym przytoczyć pewien przykład, który znalazłem. Oto gdy wojna się rozpoczęła, i dało się zauważyć, że naziści idą w kierunku wyeliminowania narodu żydowskiego, to co niektórzy bardziej przebiegli i przewidujący spośród Żydów starali się temu zapobiec. Jedni wyjechali do Ameryki, inni wyjechali gdzie indziej, ale chciałbym opowiedzieć historię od Tona Franke, który jako Żyd mieszkał w Amsterdamie i gdy zobaczył, co się dzieje, zaczął gromadzić zapasy żywności, wody w takiej przebudówce do swojego domu, gdzie za drzwiami były zamaskowane drzwi, że tylko przez te małe drzwi do tej przebudówki tam można było wejść, że gdyby źle się sprawy miały, żeby miał się gdzie z rodziną ukryć. I w roku 1944, to ja mam kruchą, 42 pamięć, ale to na pomocy ściągi podaję te rzeczy. A więc w 42 roku zdecydowali, że muszą się ukryć w tej przygotowanej wcześniej kryjówce i wyprowadzić się z oficjalnego obrotu prawników. Wszyscy się tam zmieścili, 8 osób. Zamknęli za sobą te drzwi regałem zasłonięte i regał z książkami. Pozornie nie było w domu nikogo, ale praktycznie za tymi drzwiami tam dalej było 8 osób, które 2 lata przeżyły. Ale nie wiadomo, czy ktoś doniósł na nich, czy władze były tak sprytne w poszukiwaniu wszystkich oznak żydostwa, że tam ich przeszukano dom, znaleziono te drzwi, wyprowadzono wszystkich i wywieziono do obozu koncentracyjnego w Polsce. Ale drzwi były jedne. To jest ciekawe, ten motyw jednych drzwi także i w Biblii widzimy. Gdy Bóg kazał zbudować arkę Noemu,
To ile drzwi zamontował do tej arki? Jedne drzwi. Gdy wybudowano świątynię, to do świątyni było ile drzwi? Jedne drzwi były. Ten motyw jednego, że gdy przyjdzie pora, to Bóg podzieli na kozły i owce. Ciemność i światłość. Prawda i kłamstwo. Nigdzie nie ma motywu, że istnieje jakieś trzecie rozwiązanie, czasem w bardzo ważnych sprawach. Albo tak, albo tak. I dlatego też, drodzy, jeśli mówimy o sprawach bożych, to nie możemy tak, że do Pana Boga można trafić w każdy sposób, byleby tylko Boga nie odrzucić. Nie odrzucić. I wielu chrześcijan, porządnych chrześcijan, ma takie zrozumienie, że do Boga prowadzi wiele dróg. I mówią, a będą zbawieni i ci, i ci, i ci, i ci. A oni się tak bardzo różnią od siebie, będąc tutaj, żyjąc w społeczności. No, wiślańska społeczność podobno najbardziej zróżnicowana w Polsce pod względem wyznaniowym. I tylu nas jest, żyjemy w zgodzie i bardzo dobrze, i tak ma być. Ale drodzy, jeśli chodzi o kwestię zbawienia, jest jedna droga. Ja nie mówię jakie, bo to nie według kościołów drogi są wytyczone, tylko według człowieczeństwa i według woli Bożej, która została objawiona, ona nie jest ukryta. To nie jest jakaś tajemna wiedza. Każdy, kto weźmie Słowo Boże do ręki, zacznie je czytać, no to widzi, jaka jest ta jedna droga. I do Boga prowadzi jedna droga. Drodzy, chciałbym z listu do Efezjan przeczytać teksty, które dla mnie są takie bardzo inspirujące. List do Efezjan, rozdział pierwszy najpierw, rozdział pierwszy i wiersz siódmy mówi nam tak. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Łaska Boża jest bogactwem, który On nam oferuje. On jest wartość łaski Bożej, która objawiła się na krzyżu Golgoty, jest tak przeogromna, tylko myśmy do tego przywykli, drodzy. I mówimy o Golgocie, mówimy o śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa i mówimy o wielkich dziełach, jakby to było takie normalne i nic specjalnie nieznaczące. Ale gdybyśmy się chcieli wczuć w Jezusa Chrystusa, w Jego rolę, że był w niebie, a aniołowie oddawali Mu cześć. Gdy zasiadał z Ojcem i Duchem Świętym na górze narad, gdzie dokonywały się, zapadały najważniejsze decyzje, nie tylko w zakresie jednego narodu, ale całego wszechświata. Gdy Jezus Chrystus nie musiał przyjść, bo miał do dyspozycji aniołów, którzy Jego wolę by mogli wypełnić. Ale On mówił, człowiek jest moją własnością. Ja go uczyniłem na obraz i podobieństwo mój i ja tego prawa się nie zrzekłem nigdy. A teraz mi takie porównanie przyszło na myśl. Czytałem trochę z historii różnych rzeczy i tam między innymi, że w czasach historycznych, tam średniego wieku, gdy jeszcze szlachta rządziła w Polsce, chociaż dla szlachcica chłop w zasadzie przedstawiał bardzo małą wartość, ale nigdy nie pozwolił, żeby on zmienił właściciela, bo to jest moja własność. On go mógł różnie potraktować, ale nawet wszczynano takie lokalne wojenki, gdyby ktoś chciał
zagarnąć tam jakiegoś, czy wioskę jakąś, czy jak, bo dla Pana to była wartość. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy siebie za bardzo przecenili, że taką wielką wartość mamy, bo nasza wartość nie jest w nas samych, ale nasza wartość jest w ofierze, którą Jezus Chrystus, w cenie, którą On zapłacił za nas. I właśnie tutaj w Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa, naprawdę wielkiego bogactwa. Gdzie indziej czytamy, że nie złotem, ani srebrem, ani żadnymi innymi rzeczami nie zostaliśmy wykupieni, ale drogą krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. No ale teraz mamy drugi rozdział. I czytam z drugiego rozdziału od 8, 9 i 10 wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i nie jest to z nas. Boży to dar. Bo w nas nie ma nic dobrego. Tu jest niedobre, tu jest niedobre, tu jest niedobre. Gdziekolwiek nie spojrzysz, to jest zepsute. Bo żyjemy w otoczce zepsutego świata. I tu pisze, że Boży to dar. Nie z uczynków jesteśmy zbawieni, aby się kto nie chlubił. Żeby komuś do głowy nawet na chwilę nie przyszło, a ja jestem taki dobry i dlatego ja będę zbawiony. Ja do piekła nie pójdę. Ja pójdę do Królestwa Pańskiego. To jest straszna rzecz, jeśli ktoś tak myśli. Ale jakże wielu ludzi to nam zarzuca. My, adwentyści, chcą być zbawieni przez uczynki. A to jest bardzo, bardzo krzywdzące. I 10 wiersz mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie, znów podkreślony ten, który nadał wartość nam do dobrych uczynków. Zobaczcie, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Do czego nas Bóg przeznaczył? Do dobrych uczynków. On nas po to stworzył, żebyśmy dobrze czynili. No ale bądź mądry i pisz wiersze. Co to znaczy dobre? Co to znaczy dobre? Co to znaczy dobre? To znaczy rób co chcesz, a Bóg cię i tak odkupił i tak. Nawet samego diabła niektórzy mówią, Bóg musi zbawić, bo on odkupił wszystkich. O, straszna rzecz. Ale czytamy tutaj, że zostaliśmy przez Boga stworzeni do dobrych uczynków. A skąd my mamy wiedzieć, co jest dobre, a co jest niedobre? Apostoł Paweł tak właśnie, jak rozmyślał na ten temat, to mówi, że zakon jest święty, przykazania święte, sprawiedliwe i dobre. To jest miernik, który wyznacza, co jest dobre, a co jest niedobre. Pewno, że niektórym się to nie podoba. Ci, którzy za zabójstwa siedzą w więzieniach, to im się wcale nie podoba, że jest taki w kodeksie taki zapis, że nie wolno zabić. No nie wolno. Ci, którzy okradli, defraudacji się dopuścili. Ja, po co? Jakby nie było napisane, to nie byłoby przestępstwa. Tak. Niektórzy mają Panu Bogu za złe, że 10 przykazań napisał. Mają za złe. I targują się z Panem Bogiem. Panie, ja chcę być zbawiony, ale na moich zasadach mnie się nie podoba, że Ty pragniesz, ażebym ja pamiętał o tym, że Ty jesteś Stworzycielem. I wielu ludzi kłóci się z Panem Bogiem. Wielu szczerych chrześcijan kłóci się z Panem Bogiem, mówią, to mi się nie podoba, nie tak. Dlaczego ja mam święcić dzień, pamiątkę stworzenia, a nie cokolwiek innego? Dlaczego? Tak jak gdyby moje wyobrażenie miało większą wagę, aniżeli śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. To jest straszne. Dlatego, drodzy, mówię o tym, bo ja to nieraz słyszałem.
A czy to ważne? A czy to ważne? Czy to potrzebne? Przecież Pan Bóg jest tak miłosierny, litościwy. On nas tak kocha, takie ma obszerny uścisk, że On wszystkich wziął w swoje ramiona. Nie, to... A to jest niewygodne. To jest niewygodne. Student idzie na egzamin, który wyznaczyli na piątek, sobotę i niedzielę. I co ma zrobić biedaczek? Dyskutować z Panem Bogiem. Przekonać Pana Boga, że mu powinien odpuścić. Nieraz słyszałem, gdy mówił nauczyciel w szkole albo w pracy nawet do swojego pracownika, niech ci twój pastor dyspensy udzieli. Tak jakby był pastor, czy ktokolwiek z ludzi był miarodajny, żeby poprawić, zmienić po Panu Bogu. No ale to jeszcze idzie zrozumieć, gdy drodzy jedni to mówią, ale gdy słyszę, że niektórzy z naszych mówią, a po co, to nie jest ważne. A jeszcze taki dziwny wymysł od zachodu słońca do zachodu słońca, to jest niepoważne. No tak rozumią. Ale czy ci ludzie, którzy tak uważają, drodzy, dają dowód tego, że zostali stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków i że te dobre uczynki spełniają? Nie, drodzy. Droga jest tylko jedna. Albo 10, albo nic. Jakub mówi, ten list Jakuba wprawił w rozterkę Lutra, który rozumiał, że zbawienie jest darmo z łaski i to zawężenie dzieła Bożego tak mocno sobie przyswoił, że gdy czytał i tłumaczył list Jakuba, to mu to ciężko szło. Że kto by przestrzegał cały, a w jednym upada, to jest winien wszystkich. No ale ostatecznie w tłumaczeniu Lutra w języku niemieckim list Jakuba się znalazł. Ale były rozterki. Reformator miał rozterki. Ale drodzy, my nawet nie za reformatorem powinniśmy podążać, tylko za przekazem tego, który napisał: nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, ale jego dziełem zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków. Tak to jest, drodzy. Jesteśmy olbrzymią wartością w oczach Bożych, ale tylko dlatego, że On oddał za nas życie, że On nas zbawił. Chciałbym, drodzy, jeszcze jedną historię, jak mi się uda to opowiedzieć, jak nie, to jeszcze sobie tutaj. W Stanach Zjednoczonych, a zresztą w wielu innych krajach również, organizowane są targi różnych rzeczy. Niektórzy znają te targi bardzo dobrze z niemieckich targowisk. Angielskie, to mówię o tych, które znam. Australijskie. No w każdym kraju są takie targi staroci. Ja lubię stare rzeczy. Lubię stare rzeczy i bywało, że byłem na etaże, że już nie bywam ani tu, ani tam, to też i nie jestem. Ale chcę opowiedzieć historię człowieka, który znał się na szlachetnych kamieniach. Umiał rozpoznać bez głębszej analizy, umiał rozpoznać szlachetne kamienie. No i tak w mieście Tucson, to akurat zapamiętałem. Taki człowiek szedł tam, gdzie kamieniami, takimi handlowano, nie? I zatrzymał się przy jednym ze stoisk, bo zauważył, że na tym stoisku jest coś niezwykle cennego, a że właściciel nawet sobie z tego sprawy nie zdaje. I tak poczęli mówić, a ten kamień to ile? Chyba z $15 by pan chciał za niego.
No, a ten mówi, nie chciał utracić klienta. Mówi, ja go panu za 10 dolarów sprzedam. No i sprzedał go za 10 dolarów. Ten wziął, a był to, jak czytam, gwiezdny szafir, który miał 1905 karatów i drugi w wielkości był o 800 karatów mniejszy. Wyceniony ten kamień został na 2 miliony 280 tysięcy dolarów. A ten go kupił za 10. Dlaczego? Bo nie znał prawdziwej jego wartości. Nie znał prawdziwej jego wartości. O, on by go nawet na to stoisko nie postawił, gdyby wiedział, jaka jest jego wartość. Drodzy, nasz Zbawiciel zna naszą wartość. I chociaż widzi, że to tak na oko to takie nieokrzesane, brudne, paskudne, niewiele warte, ale wie, że to jest jego własność, to jest jego dzieło i że on go doprowadzi do takiego stanu, w jakim go stworzył i w użycie społeczne wprowadził. Drodzy, dlatego też, gdy mówimy o usprawiedliwieniu, musimy mówić również o tym, że za usprawiedliwieniem idzie uświęcenie, a jako wynik tego usprawiedliwienia i uświęcenia jest ostateczne zbawienie i miejsce, gdzie? W Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, drodzy, jak bardzo tęsknię za takim dniem, gdy wszyscy tam będziemy mogli być. Ci, którzy poważnie potraktowali swoje powołanie i nie targowali się z Panem Bogiem o jedno, dwa słowa, czy jedno, czy dwa przykazania, ale przyjęli wolę Bożą taką, jaka jest. Zaufali Zbawicielowi, cieszyli się Nim, pragnęli spotkania z Nim. Do tego spotkania On właśnie doprowadzi. Czego nam wszystkim z całego serca życzę. Niech nikogo z nas po tamtej stronie nie zabraknie. Byśmy mogli się zbierać już jako jedna rodzina, wszyscy sobie bliscy, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.